Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas i mam nadzieję, że ja miło spędzę czas, no bo kurde, patrzcie. Podchodzę do mojego biurka i mam niewidzialną ścianę. Jak się spojrzę w ten sposób, to okazuje się, że jest to jakaś kolejka górska, goddammit. No, jest jakaś teraz plaga cheaterów, jakieś cheaty wyszły do GTA i jest makabra, tak? Da się usiąść tutaj na krzesło i coś tam porobić, tak, misję na przykład, ale no kurde, ostatnio jak wbiłem do GTA, to spotykam właśnie same takie sytuacje. Jakiś pajac musi pokazać, że istnieje, chociaż w rzeczywistym świecie nie istnieje. Ale wiecie co, to działa na takiej zasadzie, że więcej emocji daje takiemu pajacowi spawnowanie takich rzeczy niż, wiecie, zabawa ogólnie cheatami, niż granie w tą grę na normalnych zasadach, no nie? Prowadzenie tej rozgrywki tak jak każdy normalny człowiek by sobie prowadził, tak? Kurczę, tutaj na zewnątrz jakieś problemy są, spróbuję się jakoś wydostać, ale nie wiem, może być ciężko. Widzę, że jakiś czołg tam jeździ, cholera, nie wiem co to będzie, zobaczymy. Czyli kupuję sobie takie scheatowane konto za powiedzmy $20 albo równowartość jakichś tam 100 albo 90 zł, no gdzieś koło tylu, no nie? I zaczyna wariować w GTA. Bardziej mu się opłaca ze względów takich emocjonalnych, nie? Że więcej emocji mu dostarczy rozwalanie graczom zabawy niż granie według tego, jak ta gra została stworzona, tak? Więcej mu to frajdy da, więcej jakby takich korzyści niematerialnych niż kupowanie tych szarków i wydawanie ich w GTA, albo nie wiem, albo robienie to, czego ja teraz robię, czyli takich monotonnych czynności sprowadzających się do zarabiania kasy w normalny sposób w tej grze, co ja bardzo na przykład lubię, ale nie robię tego, nie wiem, 24/7, wiecie, codziennie nie gram w GTA, gram w inne gry, czasami w ogóle nawet nie gram, czasami sobie odpoczywam od komputera, ale cheaterzy to są takie osoby, które już się tak znudziły daną grą, że już no po prostu nie widzą sensu dalej prowadzenia tutaj jakiejkolwiek rozgrywki. Jeśli ja mam taki moment, no to wtedy przerywam nagrywanie w ogóle GTA, przerywam granie w tę grę i zrobię coś zupełnie innego, robię jakieś inne rzeczy, na przykład jeżdżę na rowerze, albo, nie wiem, bawię się w tym momencie z psem, albo po prostu gram w inną grę, jeśli już, tak? A nie walę w tej grze jakieś takie głupie cheaty i wiecie, no dla mnie to są pajace. Ale, no właśnie, wracając do tematu. Im bardziej się opłaca kupić to scheatowane konto, gdzie mają tam same miliony, albo zespawnują sobie kasy, nie wiadomo tam ile, bo im się to bardziej opłaca mieć, wiecie, za niższą kasę coś tam, no nie? Jest jakaś tam groźba bana, ale niewielka, bądźmy szczerzy, prawda? No i tak sobie grają. I gra im się bardzo szybko nudzi i potem pobierają sobie jakieś nowe cheaty, no bo przecież można, każdy w sieci jest, każdy może sobie pobrać. I zaczynają też wariować i psuć zabawę innym graczom. I myślę, że to jest troszeczkę też błąd Rockstara. Znaczy Rockstar próbuje walczyć z cheaterami w tej grze. Może trochę nieudolnie, no bo teraz jest taka makabra, że się po prostu grać nie da. Co sesję jest jakiś pajac, no nie? Zdarza się. Można go zgłosić, ale czasami też nie wiadomo, kto to tak naprawdę jest. Te zgłoszenia teraz mocniej działają troszeczkę. Rzeczywiście jak się kogoś zgłosi, to wywala go z sesji i już nie może wbić, bo zostanie zbanowany, tak? No ale w większości sytuacji to on się gdzieś tam kryje, nie chce się pokazać. I tak to wygląda. I tak wygląda teraz gra w GTA Online. Przez ostatnie, nie wiem, tydzień, półtora tygodnia jest makabra w tej grze. No ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo czasami zdarzają się takie fajne sytuacje, jak ostatnio sobie grałem. No i muszę też grać w takich porach, żeby nikogo nie było akurat z was na sesji, bo jak ktoś jest, to oczywiście kiedy farming, Lucek, kiedy odcinek GTA, kiedy live, kiedy to, kiedy tamto, sram to. Jakbym nie zapowiadał tego na odcinku, no przecież zapowiadam, zawsze mówię, kiedy będzie live, kiedy coś tam. Zawsze jest jakieś powiadomienie na YouTubie, tak? Może nie tyle na odcinku, co na YouTubie, gdzieś tam pojawia się powiadomienie, kiedy mam live'a.
w sobotę o 20 albo 19 zawsze mam live'a, jeśli go nie odwołam, zgadza się? I też wcześniej zapowiadam, kiedy są te live'y, no kurde ludzie, ale takich filmów jak ten robiłem już wiele, nie? Że tam mówiłem, że... żeby się nie pytać mnie, bo ja nie odpowiadam, a się źle czuję z tym, że komuś nie odpowiem, bo wtedy ten ktoś myśli, o co za penis, bo mi nie odpowiedział, zajebiście, co za youtuber, co za zły człowiek, bo mi nie odpowiada w GTA, kiedy to, kiedy tamto. Ja sobie po prostu gram i nie gadam z nikim, no nie, w GTA, przeważnie tak jest. No ale wracając do tego tematu, sedna sprawy w końcu, bo się można rozgadać na te wszystkie tematy na lewo i prawo jeszcze i rozgałęziać to w inne strony. Grałem sobie ostatnio wczoraj, gdzieś tak o godzinie, ja wiem, 23 północy nawet, gdy naprawdę nikogo z was nie było w grze i sobie grałem tak na spokojnie i no, bawiłem się tym nowym samochodem, Infernusem, zaraz sobie go weźmiemy i sobie nim pojeździmy. Wziąłem sobie tego Infernusa, no i jeździłem nim sobie i zobaczyłem, że jeździ taka grupka chyba jakichś Czechów albo Słowaków, nie wiem kogo, co tam, po prostu rozmawiali tak ze sobą, jeździli, no i kurczę, jeździli po prostu bez celu tymi samochodami, gdzieś tam się spotykali, potem jeden wziął właśnie samochód tego Jaguara XJ220, ja się nie pamiętam jak tutaj w GTA nazywał, drugi sobie wziął właśnie tego Infernusa, trzeci wziął sobie GP1 i wszyscy wzięli te samochody stylizowane na lata 80, 90. No i sobie jechaliśmy po całym świecie tutaj w GTA. Jeździliśmy tak od parkingu do parkingu, od stacji benzynowej do stacji benzynowej. Nawet dodałem parę tam znajomych, osób do znajomych, no nie? Tutaj sobie właśnie staliśmy przy tej stacji paliw i wyszliśmy z samochodów i podziwialiśmy tuningi. Ktoś tam zrobił taki tuning, dobrał taki kolor. Mówię, wow, też coś takiego może zrobię u siebie, no nie? I tam pisał, że o, fajnie to zrobiłeś, fajnie tamto zrobiłeś, chciałbym tak zrobić to u siebie, coś tam może tak u siebie też zrobię. I taka wymiana zdań z zupełnie randomowymi graczami, którzy naprawdę grali bardzo, bardzo przyjemnie. I pomyślicie sobie, no kurczę, no ale to jest GTA, tutaj też można się zabijać. No jasne, że tak, to jest GTA, jak ktoś mnie zabija, mam akurat taką zasadę, że jak ktoś mnie zabije, to oddaję, ale nigdy nie walczę pierwszy. Chyba, że ktoś robi jakąś tam misję VIP-owską albo... nie wiem, coś tam innego takiego, w tym, z tego typu, no nie? Ale tak to ja tylko oddaję komuś, jak ktoś do mnie walczy i już. Natomiast tutaj właśnie rozgrywka była taka ciekawa, bo mi się przypomniały czasy z Need for Speed Awarda. Ja bym powiedział, że duchem... duch Need for Speed Awarda troszeczkę przeszedł może na GTA, tak myślę. Bo tutaj jest taki fajny tuning, można się fajnie spotykać. Bądź co, bądź jest to takie małe MMO, gdzie możemy naprawdę zrobić jakieś fajne meetupy, gdzieś razem pojeździć, pojeździć wyścigi, no nie? To też taka jakby gra wyścigowa. To jest gra wyścigowa, jednocześnie strzelanka, chociaż strzelanka, ja bym powiedział, że trochę, no nie najlepsza moim zdaniem. Są lepsze strzelanki. To jest moim zdaniem taka bardziej gra wyścigowa z trybem, z możliwością wyjścia z samochodu, zdecydowanie coś takiego. I tak mi się strasznie miło zrobiło, że ktoś tam powiedział o moim samochodzie, że jest fajny. W ogóle nie traktował mnie jak jakiegoś, nie wiem, youtubera, nie wiadomo kogo, tylko na spokojnie sobie ktoś tam ze mną pograł i pojeździł, tak? Czasami też robię tak, że jadę sobie za kimś bez większego celu, ktoś tam jedzie gdzieś, widać, że jest jakiś nowy gracz, ma bardzo niski poziom i oni przeważnie cieszą się z tego GTA takie, jakie ono jest. Biorą sobie jakikolwiek samochód i gdzieś sobie jadą, zwiedzać coś tam. I mi się to strasznie podoba, jak właśnie za nim podążam, widzę, jak on się jara tymi wszystkimi widokami, jak gdzieś tam przyhamuje, gdzieś tam zwolni, coś tam popatrzy. I mi się to podoba, jak właśnie razem można z nim gdzieś tam pojeździć i bądź co bądź pofascynować się tą grą. Albo przypomnieć sobie czasy, jak się było właśnie takim początkującym graczem w GTA i jak wszystko było tu takie nowe, nie wiadomo było jak co ugryźć i tak dalej, i tak dalej. A teraz właśnie szuka się takich graczy, jak ja już mam ten poziom, który teraz mam, 289. Szuka się właśnie takich graczy, którzy się fascynują, którzy lubią na przykład motoryzację, lubią te samochody, gdzieś tam się spotykają, jeżdżą, tak?
a nie, że żeby na pałę używać cheatów, walczyć ze sobą za wszelką cenę, wyzywać się. Najgorsze to jest takie właśnie wyzywanie. Jak walczysz z kimś, okej, walcz, tak? Ale i można tam też go nie wyzywać, wiecie, tak chamsko, ty czarnucho albo coś tam, jeśli już to w żartach, no nie? Ale nie tak po chamsku, że tam w zawiści czy coś takiego, tylko na zasadzie, że cry more albo coś takiego, w sensie, że się mówi, żeby płakał więcej, nie? Bo tam czasami pisze, że o, ty tam coś, ty tam jesteś taki i owaki, bo mnie zabiłeś. Ja wtedy tak ich jeszcze bardziej wkurzam i piszę cry more, bo tam z angielskimi graczami przeważnie tam grami tam walczę w takich właśnie godzinach, żeby nie spotykać ludzków, bo wtedy jest makabra, się po prostu grać nie da, nie? Wow, 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 wow. No. I... Kurde, powiem wam, że no taka głupia rzecz, taka bardzo... Bardzo by ktoś powiedział, że... No bez znaczenia, jak jeżdżenie po mieście swoją furą daje naprawdę mega, mega satysfakcję z gry. Mega, naprawdę. Musicie spróbować. Spróbujcie sobie po prostu pojeździć z jakimiś obcymi graczami bez celu. I jest to też emocjonujące, no bo patrzcie, kurde, bądź co bądź, nie wiadomo, czy ten gracz zaraz ci nie sypnie kosy, czy ci nie strzeli w łeb, nie? Nigdy nie wiesz tego. No i to jest też, też ciekawe. Zawsze się tak zastanawiam, czy on mi właśnie zaraz nie wywali, albo nie zabijał. Właśnie tu mnie ktoś namierzał z tego. Z wyrzutni rakiet. Nie wiem, z czego mnie tu namierzał. Podejrzany koleś, podejrzany. No ja nie strzelam pierwszy, ale jak mnie strzeli, to ja go też strzelę. Tak. Też oberwał. To dobrze. Nie udało mi się ominąć rakiety na czas. Ale wiedziałem, że coś kombinuję. No właśnie, takie akcje są dobre. O, tu jest jakiś inny koleś. O, shit! Gdzie mój minigun? Na śmigłowce są najlepsze minigany. Pamiętajcie o tym. Jezu, nawet podwozia nie potrafi schować. God damn it. Savage jest świetny. Zaraz sobie zrobimy jakąś może misję. Tamtego kolesia łatwo można... Znaczy tak, jeśli chodzi o Ruinera 2000, ten samochód, który przed chwilą próbował mnie zabić, to jest prosta sprawa, aby go... aby nim naprawdę wymiatać. Wystarczy... A ten zamiast zdziałka mnie zdzielić, to... Co za koleś? Wystarczy uruchomić sobie misję VIP-a z tym właśnie samochodem i on wtedy jest niezniszczalny. O, właśnie, zdziałka mnie pocisnął. No to mamy cel. Zobaczymy, jak mi z nim pójdzie, ale to raczej nie jest jakiś hardkorowy gracz. Kto to w ogóle był? Kto mnie zabił? Aha, jest tutaj. Try to, coś takiego. No już rakietami. Zdziałka wal! Mógłbym go z jednej rakiety ściągnąć właściwie. A, dobra, spróbujemy snajpą. Gdzie on tam poleciał? Kurde, ile tu już się zebrało wszystkiego. No dobra, weźmy pojazdy. Czy będzie tu wracał, czy nie? Poleciał gdzieś tam. Będzie nawracał. A, już Hydra go rozwali. Prawdopodobnie. Dobra. No jedź, jedź ty złomie. Okej, jedzie. Chociaż był odpalony, powinien od razu ruszyć. Robiłem też... Aha, teraz jest jakiś nowy tryb adwersarza. Można by go pocisnąć. Ale mam ochotę porobić sobie paczki. Zawsze teraz kupuję po dwie paczki. A nie na przykład trzy czy jedną, bo moim zdaniem jest to chyba najbardziej opłacalne. Teraz zobaczymy, jak mi będzie szło właśnie Infernusem robienie paczek, bo tak tym nowym Infernusem, tym klasikiem, no nie? Bo tak kupiłem go sobie, ale jeszcze nie robiłem nim żadnej misji. A robienie misji jest właśnie kluczowe. Ostatnio też bardzo dużo sobie stantowałem, może zrobię oddzielny taki odcinek, gdzie właśnie robię stanty. Tylko... Robić stanty, no to nie jest łatwa sprawa. To znaczy wychodzi raz na 10 wybić, powiedzmy. Ale znalazłem jednego stancika, pewniaka. To możemy sobie go dzisiaj zrobić na odcinku. Być może on już jest jakiś tam stary. Weźmiemy Hachiksu moje.
Jak zrobimy jedną misję z paczkami, weźmiemy Hachiksu. No dalej, dalej. Prawdopodobnie Hydra mi rozwali. Tutaj ostatnio też jest plaga Hydr. Wszyscy tymi Hydrami napieprzają. Ale na Hydrę też jest fajny sposób. To też mogę wam pokazać. Można je bardzo fajnie trollować. Zrobimy sobie paczki. Zrobię skok w Hachiksu. I jeśli będzie ta Hydra dalej latać, to pokażę wam, jak bardzo skutecznie trollować Hydry. I nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś tam zabijać, no nie, bo prawdopodobnie ten gościu, który lata w Hydrze, jest bardzo dobry i prawdopodobnie was zamorduje od razu. Mimo że będziecie tam stosować jakieś różne sztuczki typu znikanie z radaru i tak dalej, i tak dalej. Chyba że jesteście dobrzy, ja tam dobry aż taki nie jestem, jeśli chodzi o Hydrę. Jak mnie rozwali, to pokażę wam od razu tą sztuczkę z Hydrą. Można, znaczy sposób jest taki, bierzemy sobie swoją Hydrę, jeśli mamy, jeśli nie, to jakiś, w sumie najlepsza by była Hydra, bo Hydra ma tylko działko. Może być ewentualnie śmigłowiec z jakimś działkiem, na przykład Savage, no nie? I wchodzimy na tryb pasywny i wszystko co robimy, to latamy za tym gościem. I on będzie myślał, że my zaraz wyjdziemy z tego pasywa i go zaatakujemy. Cała filozofia. I będzie się cały czas stresował, że my jesteśmy na jego ogonie. Ale w ogóle absolutnie nic nie będziemy robić, nie? Tylko będziemy po prostu za nim latać. I on samym tym stresem, samą tą niepewnością, raz na jakiś czas możecie go zabić, no nie? Ale samą tą niepewnością będzie się stresował i już nie będzie mu się tak fajnie zabijało tą Hydrą. Także możecie spróbować, jest to bardzo fajne i naprawdę w większości przypadków działa. Działa to tak, że no po prostu gościu wychodzi z sesji. Ostatnio właśnie miałem taką sytuację. Praktycznie od razu wyszedł gościu z sesji. Także bardzo spoko. O, tu mnie ktoś chce zaatakować. Niestety musiałem go kropnąć. Tu mamy cele do ogarnięcia. Ten? Nie. A może ten? Okej. Raz. I dwa. Dobra. Surowce zwierzęce, to prawdopodobnie jeden samochód będzie. Musimy zobaczyć, czy Hydra gdzieś tutaj lata, ale chyba jest ok. Będzie trzeba zatrzymać pojazd prawdopodobnie, no i sprowadzić go do magazynu. No fajnie, bo akurat dwie paczki są. A nie, jest zatrzymany, ok. Dwie paczki są, więc zawsze to dwie więcej. Tam chyba 65 tysięcy się dostaje za jedną taką dostawę. Także easy. No, Hydra jeszcze lata. Później weźmiemy sobie właśnie Hachiksu. Niedużo pojeździmy tym Infernusem. Nie czuję jakiegoś takiego wielkiego powera, jeśli chodzi o osiągi w tym samochodzie. Jest to samochód z klasyki sportowej, jeśli chodzi o klasę, no nie? Ja poważnie wybrałem ten magazyn, co chciałem? Chyba wybrałem jednak mniejszy. A, nieważne, dobrze jest. No, no to weźmiemy sobie Hakuchu, ja już sobie zamówię. Pokażę wam ten skok. Hakuchu. Bo nie pamiętam, w którym garażu mam Hakuchu. Chyba w tym. Nie, w drugim poziomie. Hakuchu. Oby nie było zniszczone. Jest zniszczone. Oczywiście. Jakby inaczej. O, ten stunt nie jest jakiś tam, kurczę, wybitny, że... Okej, miałem jeszcze kasę na naprawę, bardzo spoko. I towar, cyk, gotowe. Po prostu skacze się przez wodę. I teraz ostatnio też dużo czasu w GTA spędzam właśnie na tym, aby szukać różnych stuntów. Co jest troszeczkę niewygodne, no bo patrzcie, za każdym razem, gdy tam gdzieś spadnie motocykl do wody, albo ty spadniesz z motocykla, musisz do niego wracać. Na przykład w GTA San Andreas, w MTA, albo w GTA MP było tak, że można było sobie zrobić różne spawny na odpowiednich serwerach, a tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Trzeba wejść do wyścigu i na przykład w wyścigu robić te stunty, no nie? Nie kończyć tam okrążeń, tylko sobie tak próbować. Okej. Okay. Mamy Hakuchu. I chyba tak będę robił, że będę robił takie wyścigi stanterskie na milion okrążeń. I wtedy, no nie? Okej, jedziemy na tego stanta. Możecie sobie go też popróbować. On wychodzi w Hakuchu najlepiej chyba, bo
ten motocykl jest bardzo, bardzo szybki. Przy wyższych prędkościach łatwo nim stanąć na koło, to też jest duży plus. I ostatnio nim stantuję, powiem wam, że jest zajebisty po prostu do wybijek. Wcześniej go nie doceniałem, wolałem na przykład do wybijek Rufiana albo BF400, a okazuje się, że Hachiksu jest świetny. To oczywiście jest Hakuchu, tak? Tylko ja mówię Hachiksu, żeby się tam nie chce się lingwiści nie czepiali, nie? Jedziemy sobie do doków, ale musimy kawałek dalej jeszcze przejechać. A może tutaj? To tutaj jest. No, dobrze jadę, dobrze, bardzo dobrze. I to właściwie się wyskakuje z mola, nic specjalnego, podnosimy koło i praktycznie za każdym razem mi się udawało. Czy uda się teraz? Zawsze jest tak, że jak chcesz komuś coś pokazać, to wychodzi lipa. No ale za każdym razem mi się udawał do tej pory, więc nie wiem. Uwaga. Podnosimy koło i pyk. I lądujemy sobie tu na brzegu. No, czasami się uda wylądować tak, że nie spadniesz z motocykla. Ale to nic. No i taką sporą odległość można tutaj skoczyć, można nagrać fajne scenki, jak na przykład 30 osób w sesji będzie skakało razem przez to miejsce. Także przygotujcie sobie już Hakuchu na następnego live'a z GTA, tak? I poskakujemy sobie. Tutaj jeszcze jest stancik. Też mogę wam pokazać. Można tutaj skoczyć bardzo łatwo na stadion. To są takie proste stanciki. Praktycznie za każdym razem wychodzą. Znaczy, jeśli chodzi o stadion, ten, który teraz jadę, no to jest trudniejszy już, jego trudniej skoczyć. Ale to jest fajne właśnie z tym Hakuchu, z tym stuntem, bo ktoś nas może gonić, jakiś gracz albo grupa graczy do tego mola, no nie? I mówić, o, to mnie przeskoczy, ho, ho, ho. I my cioch mu tak uciekamy. O, odbije się od billboardu. Nie dolecę, powinienem wyżej koło podnieść, ale już tam doleciałem, nie jest to łatwe, ale da się tam dolecieć jak najbardziej. Na szczyt tego stadionu. No i jest masa innych też stuntów, w ogóle jest masa różnych murków tutaj, z których można się wybić w GTA 5. Czasami różne stunty wychodzą właściwie jeżdżąc sobie taką przez miasto, nie chcąc nawet stuntować. Wychodzą jakieś tam dziwne wybijki, nie? No ale przeważnie to się kończy tak jak teraz, czyli gdzieś tam się rozwalasz i... Najlepiej robić chyba filmiki, jeśli chodzi o stuntowanie, to robić takie kompilacje, czyli włączyć sobie na przykład Nvidia Shadowplay i żeby karta wam nagrywała ostatnie 2 minuty z rozgrywki i wtedy sobie, jak coś się uda, po prostu to klikasz sobie klawisz i zapisuje te ostatnie 2 minuty z rozgrywki i możesz to sobie później fajnie poskładać. No tak chyba będę robił, jak będę grał w GTA i sobie będę stuntował, bo to najlepiej wychodzi wtedy. No i najlepiej jest właśnie na wyścigu. Wyścig sobie taki utworzyć stunterski z tego względu, że możemy wtedy... Ops! Możemy sobie wtedy bardzo szybko przywołać motocykl. Chyba, że jesteśmy w Bikers Club, czy jesteśmy tym prezydentem, też wtedy możemy sobie szybko motocykl przywołać, no ale... Jak jesteśmy w wyścigu, to praktycznie od razu, jak tylko spadniemy z motocykla, od razu możemy sobie przywołać motocykl, tak? Bez żadnego problemu. I tutaj? Nie. Tutaj by wybił się Rufian, na przykład, albo BF400, bo od tego przedniego koła wybijają się tam te 2 motocykle. Czy Hydra jeszcze lata? Tak się zastanawiam. Nie wiem, zobaczymy na dużej mapie. O, czekajcie. Chyba już nie lata Hydra. Nie lata. No ale jak ktoś was naprawdę denerwuje w tej Hydrze, to możecie go potrolować i gwarantuję wam, że goście później albo zacznie was wyzywać, albo coś innego. Ja bym tu jeszcze postantował. W ogóle trzeba zrobić taki oddzielny odcinek albo oddzielny live, gdzie będziemy sobie stantować, szukać różnych takich miejsc. Chociaż taka wskazówka, jak gracie ze mną na live'ie, osoby, które wbiją, żeby nie jeździć cały czas za mną, tylko żeby też szukać swoich stuntów i ewentualnie gdzieś tam na czacie w grze pisać, że o, mam coś fajnego, o, udało mi się tu wskoczyć, o, zaliczyłem ten budynek albo coś takiego. Bo wtedy naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć dużo szybciej coś fajnego, a nie tak będziecie cały czas za mną jeździć, żeby coś tam. Ja też na live tam pochwalę wtedy kogoś, jak coś fajnego rzeczywiście znajdzie. Także możecie się poczuć wtedy tacy wyróżnieni, jeśli wam na tym zależy oczywiście.
No i no właśnie, większość czasu jak się stuntuje motocyklami, to to wygląda w ten sposób, że się po prostu spada, no nie? Ale jak się coś uda, no to orgazm od razu. To już myślałem, że będzie jakaś fajna wypika. Hakuchu ma też to do siebie, że może się wybijać od krawężnika bezpośrednio. Spróbujmy tutaj. Nie. Shit! Nie chciałem się od tego wybić, ale wybiłem się nie od tego, co chciałem. No, ja sobie zawsze stawiam jakiś tam cel, na przykład wskoczyć na jakiś wysoki budynek. Nie jakiś tam przesadzenie wysoki, jak te tutaj wieżowce, ale na przykład te takie budynki średniego wzrostu. I znaleźć taki odpowiedni budynek, murek po prostu, i starać się od niego wybijać do tej pory, aż się po prostu wskoczy. I za którymś tam razem się udaje. Jakbyś tego nie robił. No, są stunty, które wychodzą za każdym razem, a są stunty, które wychodzą jednorazowo. I są też murki tutaj w GTA, które są bardziej jakby twarde, i są też murki w GTA, czy może jakieś obiekty, które są bardziej miękkie do wybijania, z których najprawdopodobniej jeśli się wybijesz, to nie spadniesz od razu z motocykla. A tu mamy jakieś schody. No właśnie, i tak to wygląda większość czasu. Miałem pojeździć trochę więcej tym Infernusem, no ale mówię, on coś tak po stuningowaniu nie ma tego powera w sobie. Czegoś mu tam brakuje zdecydowanie. Moim zdaniem powinien być może troszeczkę szybszy ten Infernus. Nie jest źle, naprawdę. O, a gdzie moje What? Co jest? Tam jest jakaś niewidzialna ściana albo coś? Oh my god. No, normalna sprawa. A w ogóle to są cheaterzy na sesji. O, to nie wyjdzie. I może przez to się coś tam też bugować. Ale no grać się da, bądź. Nie jest jakoś źle. Okej. Jedziemy. Poszukamy jeszcze czegoś. Czy coś mnie... Aha! Miałem jeszcze jednego stunta, tylko nie wiem, czy to jest na ten motocykl, bo on... Tamten stunt może być raczej na rufiana, ale jest taki jeden stunt, gdzie się wskakuje na takie centrum handlowe, jakby na taki budynek dość wysoki. Co tu wybucha? Co jest? The fuck? Czemu? Co biega? O, są cheaterzy na sesji. Grubo jest. Da. Fuck. Wyłączę tryb pasywny, jakaś masakra. Co się dzieje? Tu wszystko wybucha w GTA. O co biega? No ja stąd to spierdziałem. No dobra, ten budynek tak czy inaczej jest chyba tu. Trzeba... ja to chyba robiłem rufianem. Ło! Tak, Asuka wskoczyła, ale gdzie mój motocykl? Cholera. Przeżyłem! A, jeszcze jak nie wiecie czym... Bo czasami są takie wydarzenia online. O, właśnie, miałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bardzo ważną. Ale to nie wiem, to chyba zrobię oddzielny odcinek. Bo jest taki jeden motocykl, który rzeczywiście... jest najlepszy do jazdy na jednym kole, na tylnym konkretnie, bo jest jeszcze... taka opcja, że można na przednim kole, tam trzeba takie zrobić wyzwanie, żeby na przednim kole jechać jak najdłużej. Znalazłem taki motocykl, jest naprawdę świetny, żeby jeździć na tylnym kole, możemy jeździć praktycznie normalnie, skręcać. A nie, to się nie uda. Za duży ruch tutaj, muszę zadzwonić do Lestera, zresztą to jest też słabe właśnie, jak dużo osób się kręci w jednym miejscu, to wtedy większy jest ruch uliczny i ten ruch uliczny też się buguje. Ja dodatkowo jeszcze mam policję, tak? Okej, spróbujmy. Co tu się dzieje w tym GTA? Ja chyba za głośno grę mam, wy mnie nie słyszycie, bo tutaj wszystko tak wybucha. Okej, jeszcze raz spróbuję tam wskoczyć. Tam się bardziej udaje rufianem niż Hakuchu. Hakuchu trzeba tam specyficznie najechać. No nic, spróbujmy. Hakuchu może się od krawężnika już odbić wcześniej. No proszę cię, tu policjant, tutaj ruch uliczny. No najlepiej to chyba odpalić na wyścigu wtedy. Tylko też w wyścigu chyba nie można odpalać dla jednego gracza, no nie?
No czemu mnie policja goni? Za co do cholery? Przecież nie potrąciłem tamtego gliniarza. No, za szybko jechałem, czy jak? Boże, i tu na sesji coś wybucha. I też nie można ogarnąć, który gracz jest tym... cheaterem, no nie? No bo jak? To przeważnie mają już te poziomy jakieś tam... O, to duży ruch. Trzeba się odbić od tego murka i tam skoczyć na górę. To jest trudne. To jest trudne, bardzo łatwo się rozwalić, zresztą jest ruch uliczny. Jeszcze policja mnie co chwilę goni, nie wiem za co. Ale da się jak najbardziej. Jeszcze raz spróbujemy. Fucking shit, jeszcze raz. Nie wiem, co mnie tu tak rozwaliło. Okej. Spróbujmy. I... odbiło się już od wcześniejszego krawężnika. Ja nie wiem po prostu. No nic, moi drodzy, wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o stuntowaniu. Jeśli macie jakieś fajne stunty, to przygotujcie sobie na kolejnego live'a. Będziemy razem gdzieś tam sobie latać. No i zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, pa pa.